Wielokrotnie spotkałem się z tym, że nawet osoby, które korzystają już wielokrotnie, wiele lat z MetaTradera 4, dalej nie znają niektórych ukrytych, tak bym powiedział, funkcji siatki Fibonacciego. Dlatego, że jest to narzędzie bardzo popularne, wydawałoby się, że każdy wie, jak z niej korzystać tak, żeby sobie ułatwić życie. Natomiast, no niestety tak nie jest, więc podczas tego dzisiejszego wideo właśnie chciałbym zaprezentować Ci, w jaki sposób ułatwić sobie życie, korzystając z niektórych rzeczy, z niektórych domyślnych ustawień siatki Fibonacciego tak, aby na przykład zachowywać sobie swoje ustawienia. Nazywam się Marcin Tuszkiewicz, jestem współzałożycielem Inwestio i zapraszam Cię właśnie do tego filmiku. W pierwszej kolejności, oczywiście, jak wyznaczysz sobie siatkę Fibonacciego, zniesienia zewnętrzne, no to w domyśle zawsze one są takie żółte, w ogóle nie fajnie, więc zawsze możesz wejść we właściwości tego narzędzia, i później w poziomach Fibonacciego masz styl linii, na przykład nie wiem, na dowolny w tym momencie możemy dać sobie szary. I już tutaj zatrzymamy się na kilka rzeczy. Po pierwsze, kiedy dodajemy sobie kolejne swoje poziomy, tak, na przykład dodam 23, i 6 jest to może dam 127.2. jeżeli dodamy jeden poziom, to oczywiście w opisie to co napiszemy, pojawi się też tutaj po prawej stronie. I teraz ważna rzecz, jak dodam 127.2, na przykład spację, ale później kombinacje znaków, czyli procent, dolar, przede wszystkim procent, dolar, to są to informacje na temat ceny, na której wypada dany poziom. Zobacz, że dałem OK, zmieni się kolor oczywiście i teraz zobaczę, że tylko przy poziomie 127,2 pojawia, pojawia się cena, e, odpowiednik, tak jakby ceny tego poziomu. E, jeżeli dodałbym wszędzie, w każdym z tych e, poziomów właśnie ten znacznik, czyli na przykład tutaj 23,6, 23,6% i tutaj procent, procent dolar, daję OK, wtedy pojawia się, no jeszcze raz, dajemy procent dolar, wtedy pojawia się nam tutaj odpowiednik tego miejsca, więc tutaj to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym Ci pokazać. Ponadto na pewno wiesz o tym, że jeżeli Jakiś poziom się usunie, na przykład, tak jak teraz wejdę sobie jeszcze raz w poziom, usunę sobie ten 236, dam OK i wyznaczę kolejną siatkę Fibonacciego. To ona ma zapamiętane te ustawienia. I to jest duży problem, dlatego że jeżeli chcemy korzystać z wielu zniesień Fibonacciego, żeby wyznaczyć jakąś geometrię tego typu rzeczy, nałożymy sobie kilka, no to każdy z nas później chce wyrzucić te, które są niepotrzebne i zostawić tylko te, które się nadają. Jak sobie z tym poradzić? Na około można zrobić to w taki sposób, że yy, mamy jakąś siatkę Fibonacciego, która zawiera nasze domyślne poziomy, czyli w tym przypadku y, dodamy na przykład sobie ten jeszcze 23,6 nasze domyślne poziomy i domyślne kolory, te wszystkie rzeczy są tutaj tak jakby ustawione, taką siatkę chcemy mieć zawsze domyślną y, i możemy zrobić w ten sposób, że przed jak wyznaczymy sobie tą siatkę to na razie usuniemy, jak wyznaczymy sobie tą siatkę i chcemy y, y, ją zmienić, usunąć należy wystarczy skopiować ją czyli zaznaczyć Przytrzymać kontrolem na klawiaturze i przesunąć na bok. Wtedy mamy skopiowany obiekt, zmienić te parametry, które chcemy. Ja zmienię tylko kolor, żeby tutaj się to nie, nie ruszało, i może jeden, jeden poziom tak czyli usuwamy poziom 38,2, usuwamy też, zmieniamy też kolor. Należy następnie wejść we właściwości tej siatki, którą stworzyliśmy, cokolwiek dać OK. I w tym momencie, jak ją usuniemy, i wyznaczymy ponownie to bazować będziemy na tej pierwotnej. E, czyli za każdym razem po prostu system zapamiętuje ostatnią ustawienia, ostatniej siatki Fibonacciego, którą wyedytujesz. Dlatego w ten sposób możesz sobie zapamiętać swoje domyślne ustawienia i z nich korzystać, e, natomiast zmieniać tylko te, które chcesz. Natomiast jest też prosty, prostszy sposób robienia tego, m, tego zabiegu. E, ja stworzyłem w ramach Investio takie narzędzie, to się nazywa Investio Fibonacci Manager, to jest wskaźnik. E, Tutaj już go sobie rozsuniemy, wrócimy. Inwestycja Fibonacci Manager. Tutaj w ustawieniach, w pisaniu parametrów, można podać poziomy, jakie chcesz, aby były widoczne. Wartość ujemna to jest poziom, który. Ma się nie pojawiać, tak jakby na, na, na wykresie. Wiem też, że część osób chciałaby, żeby poziomy ujemne można było dodawać, dlatego niedługo się to zmieni. Będzie tutaj inna wartość domyślna, taka unikalna, którą, się, którą wykres nie, 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 nie interpretuje, nie pokazuje. Natomiast to, co jest najważniejsze, to możesz tutaj zmienić kilka parametrów, czyli kolor ściągi, opis poziomów FIBO i te inne rzeczy tutaj możesz sobie pozmieniać. Przede wszystkim dodać parametry, i jak dodasz te parametry swoje domyślne, to warto, żeby się zapisał czyli dajesz sobie zapisz, tutaj ustawienia na przykład, nie ustawienia, ustawienia IFM, dajesz sobie zapisz i w przyszłości jakbyś chciał załadować ponownie ten wskazik, bo na przykład zmieniłeś jakiś wykres albo otworzyłeś nowy, to wtedy wystarczy dać załaduj ustawienia IFM i wtedy te wszystkie poziomy tutaj będziesz miał załadowane, nie będziesz musiał o tym pamiętać, to jest pierwsza rzecz, oczywiście tutaj po w kliknięciu OK pojawi się to na wykresie, po kliknięciu Fibonacciego pojawia się panelik, gdzie mamy ustawienia poziomu, możemy zmienić jego style na dowolne grubość linii, tylko pamiętaj o tym, że jak się zmieni grubość linii z 1 razy na więcej, to Wtedy też już się nie da zmienić stylu linii, e, czyli tylko przy najcieńszej linii można zmienić jej styl. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście, kolor tutaj z całej palety dostępnych kolorów można sobie zmienić. E, I tam była też taka opcja we właściwościach. Jak sobie wejdziemy jeszcze raz we właściwości wskaźnika, mamy opis poziomów FIBO. I teraz tak, tutaj jest e, tak takie funkcje napisane tak, żeby to było prościej. Jak wpiszesz F w poziomie, no to się dodaje tak jakby ten poziom, czyli poziom Fibonacciego. Jeżeli to byś usunął, to F, no to wtedy tego poziomu po prostu nie będzie napisanego, a procent dolar to jest po prostu cena, tak jak jest to domyślnie. No i u mnie opis wygląda domyślnie w ten sposób, że mamy F, czyli poziom, kreska pionowa i później yy, tutaj Cena, którą odpowiada temu poziomowi. Oczywiście tutaj możesz wpisać dowolną rzecz, to od Ciebie zależy. I teraz, żeby te poziomy się zmieniły, to jak klikniesz sobie w poziom, wystarczy odznaczyć dowolną rzecz, i wtedy poziomy się po prostu przerysowują, i już są z odpowiednimi ustawieniami. Czyli możesz ustawić sobie czerwone, czerwoną siatkę, na przykład mierzenia odtąd. Dotąd. I usuwamy niepotrzebne, czyli no, zostawimy sobie tylko poziom np. 50 i 61 i 8. To nas interesuje. Wyznaczamy kolejną siatkę. Ona będzie miała te domyślne ustawienia, które mamy, ale jak wejdę tylko w ustawienia, znowu sobie wyznaczę np. tylko zniesienia zewnętrzne, które by mnie interesowały. Zmienię sobie kolor na niebieski. Podwójne, żeby było głośniej, mocniej, i to są rzeczy, które możesz tutaj dowolnie zmieniać. Czyli za każdym razem, jak klikniesz, zaznaczysz inny poziom Fibonacci'ego, to możesz zmienić jego parametry e, tak, jak żywnie ci się podoba. E, I to, moim zdaniem, jest ogromne ułatwienie, jeżeli ktoś korzysta ze zniesień Fibonacci'ego do właśnie analizy, zwłaszcza geometrii rynkowej, czyli tych zniesień ma więcej, ale także i w zwyczajnym, normalnym użytkowaniu, bo wtedy po prostu jest to wygodniejsze i prostsze. Tak więc pamiętaj o tym, że dwie, trzy rzeczy tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, jak się korzysta z siatki Fibonacciego oraz ze na przykład ekspansji, tak? bo tutaj te zasady też dotyczą na przykład zasięgów, które tutaj można wyznaczać na, na Metatraderze. Czyli po pierwsze, zawsze system zapamiętuje ostatnią siatkę Fibonacciego, czy ustawienia ostatniej siatki Fibonacciego, którą edytujesz i w ten sposób możesz zapamiętywać swoje domyślne ustawienia siatki. Ponadto, jak dodasz procent, dolar, w opisie, tak, czy jak będziesz we właściwości, dodasz tutaj procent dolar, to w opisie to później pojawi się to też na wykresie jako cena. No i kolejna trzecia rzecz, jeżeli chcesz sobie ułatwić cały proces zarządzania środkami Fibonacciego, no to możesz korzystać z inwesti Fibonacci menadżera wersji tam jeden wyżej. Dlatego, że jest to zawsze aktualizowane w inwestie do pobrania dla osób, które chcą z tego korzystać. Ja serdecznie zachęcam, pod tym wideo znajdziesz link do miejsca, w którym znajdziesz ten, ten wskaźnik. Natomiast jakbyś miał jakieś inne pytania, rzeczy pomocne w Fibonacci, czy, czy chciałbyś znaleźć rzeczy pomocne do Fibonacci, bo dlaczego? No e, i znać, wpisz komentarz pod filmem, na pewno odpowiem. A tymczasem pozdrawiam i powodzenia na rynkach.